Ha, śmieszny żart, Kari. Ale skoro Kari już tak mocno ciśnie z Towncraftem, to nie mogę być gorszy, dlatego odkryłem sobie ostatnio coś, co się nazywa, chwilę, gdzie to było, nie Alchemii, Art... Co? To! To sobie odkryłem. Infusion. No właśnie. Ale do tego będziemy potrzebować dużo Ordo Wróżce. Tak. Tego trochę mniej, więc tego sobie wykonamy trochę więcej. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No, generalnie dużo. Jeszcze raz. Osiem, dziewięć. To sobie możemy już wykonać. Tak myślę. Ile tu tego mamy? Tutaj nie za dużo. A tutaj? Też niewiele. Dobra, pożyczymy sobie różdżkę od Kariego, potem mu ją naładujemy. Okej, muszę przyznać, że jego pomieszczenie prezentuje się naprawdę nieźle. No, nie byłem przekonany co do jego zamysłu, ale jest niezły. Tak, to muszę przyznać. Teraz chwilę, gdzie on ma wszystkie różdżki swoje. Nie to. Tu. Dobra, tutaj będzie mieć orto, tutaj będzie mieć wszystko, potem mu naładujemy, spokojnie, Kari, naładujemy ci. Będziemy biegać po świecie z twoją różdżką i ją ładować. I pewnie zginiemy. Ale to nic, czego się nie robi dla magii. Dobra, wracamy do siebie. Jo, będzie nam potrzebna perła. Perły mamy. To nam będzie potrzebne. Sztuk 4. No, tego też mamy całkiem sporo. Więc zamówimy sobie... Skoro tak, zamówimy sobie perłę. No come on. Zamówimy sobie perłę i zamówimy sobie, kurczę, szardy. Szardy. Gdzie one są? Tutaj, dobrze. Ich było 4. Super. Kici, kici. A, tutaj są, okej. To nie. Dobra, w takim razie służymy się tym tutaj. I teraz tak. Tych będę potrzebować 10. W zasadzie to... Tak, dosyć ciężko się to... Jeszcze 2. O, zabraknie mi. Ciekawe. Okej. I teraz sobie robimy... Hop. Hop. I mamy runik Matrix. Bardzo dobrze. Teraz to musimy ułożyć w pewien bardzo specyficzny sposób. Empty space. Aha, tutaj mamy empty space, spoko. Ha, będziemy musieli sobie jeszcze wykonać trochę więcej tych zwykłych kamieni. I to nie tylko ze względu na te piedestały, można by rzec. Nie, nie, nie. To jest bardziej potrzebne. Okej. Okay. Też się tym posłużymy. Szardy. Raz, dwa. Spoko. Raz.
I teraz bardzo prosto. To wymieniamy na to. Tutaj będzie piedestał, jeden z kilku. Okej. Tutaj sobie, nie to chciałem. Tutaj sobie położymy Matrix. Hop. To możemy już ściągnąć. Kici, kici. No i co? To też sobie wymienimy. Jak wszystko, to wszystko. Ops. To nie było przemyślane. I teraz tak. Ile będziemy potrzebować aspektów, żeby to uruchomić? Po 25. W tej różce już tyle... Już tyle powietrza nie ma. I tak samo Ordo. Więc... Żeby to zrobić, będę musiał to podładować. Dajcie mi sekundkę. Jestem z powrotem. Co się okazało, wcale nie musiałem tak daleko biegać i szukać tych wszystkich... tych wszystkich węzłów, ponieważ wszystkie one są w okolicy, także tutaj sobie naładowałem nie tylko różkę Karimiriego, którą mu potem oddam, ale naładowałem też swoją i wszystko naprawdę działa i byłem aż zaskoczony. Okej, to możemy sobie zaraz stworzyć również, ale to za chwilę. Najpierw sobie zrobimy nasz altar. Infusion altar. Tak. I wygląda po prostu prześlicznie. I zastanawiałem się, czy sufitu nie trzeba by było podnieść, ale na razie jest ok. Te dodatkowe piedestały sobie układamy właśnie tutaj, w ten sposób. Kari ma jeszcze 4 na samych krańcach. W sumie możemy też sobie dostawić, ale nie wiem, czy to jest aż takie potrzebne. Może. Podoba mi się to. To chyba już tekstury robił Karimiri, jeżeli się nie mylę. Dobra. Ustawimy sobie dodatkowe piedestały, dlaczego i nie. Chwila, ja nie mam tutaj tego założonego. No kici kici. Wypadło mi. Okej. Dobrze. Więc to już mamy. Mamy pełnoprawny runik Matrix. I teraz co byśmy mogli sobie w tym runik Matrix zrobić? Na przykład takie lusterko, albo takie buty, albo te takie fajne narzędzia, które są fajne. To w pęczu. Do odkrycia tego trzeba będzie odkryć lustro. Minor. Albo i nie. Bo to jest mirror, a tam jest minor. Okej. Okej, i możemy sobie odkryć Arcane Levitator.
którego działanie było bardzo ładnie zaprezentowane przez Karimiliego. Kurczę, to muszę sobie odciążyć. Muszę się odciążyć, bo mam tu strasznie dużo wszelkiego rodzaju syfu. To sobie wrzucimy do tej skrzynki. Tak. To też sobie w sumie możemy tutaj wrzucić. Potrzebujemy papieru. Gdzie jest papier? Ha, papieru nie mam. Czy może tutaj mam? Nie, tutaj też nie mam. Papier 20. Weźmiemy sobie stack. Okej. Póki co nam wystarczy. I tak, co możemy sobie odkryć? To sobie odkryjemy. To i to. I to i to. I to też. Tego jeszcze nie może... To możemy. To też możemy. Co jeszcze możemy sobie tutaj odkryć? To wszystko możemy sobie podkrywać, ale to... Jeszcze nam się do tego nie spieszy. To możemy sobie odkryć, i ten przepis chyba już mam. To też możemy sobie odkryć. Aha, i mamy wystarczająco dużo aspektów, żeby odkryć to. Więc potrzebujemy sobie stworzyć motus. Dobra, motus już mamy, więc też sobie odkrywamy. I w zasadzie co jeszcze? O, bardzo ciekawe. Mirrored glass. Okej. Więc to wszystko sobie poodkrywamy. To ja nie wiem po co jest, ale okej. To sobie później sprawdzimy. I tutaj coś takiego nam się nowa zakładka chyba pojawiła. Nie jestem pewien. To będzie nam potrzebne. W zasadzie tak, wszystko będzie nam potrzebne. Smoky quartz, to już mamy, to okej, ale tym się zajmiemy już w następnym odcinku, dalej tam craftem, ale ten płomień pod tym jest naprawdę słodki. Czy ja powiedziałem, że kończymy na dzisiaj z Stonecraftem? No to kłamałem, dlatego że się naprawdę wciągnąłem i naprawdę fajnie mi się tutaj te wszystkie rzeczy robiło poza nagraniem, więc stwierdziłem, że tak, że jednak zajmiemy się tym dalej, tym bardziej, że odkryłem sobie kilka fajnych rzeczy. Tak, i będziemy sobie robić, jak się możecie domyśleć, Essentia Distillation, czyli destylację esencji. Potrzebujemy furnace, potrzebujemy crucible i potrzebujemy arcanstone block. Arkanów mamy całkiem sporo jeszcze, wbrew pozorom. Przyda nam się różdżka przy okazji, tak. Hop. To sobie weźmiemy. I teraz będziemy potrzebować, żeby to wszystko umieścić, to możemy na razie sobie wyjąć. To sobie umieścimy w taki sposób. I mamy Alchemical Furnace. Tak. I żeby nie skłamać, pomieszczenie jest wysokie w tej chwili na 4. To będzie tutaj.
To światełko musi stąd zniknąć. I chwilę, czy tu jest ciemno? Nie, tu nie jest ciemno w sumie. Więc będzie ok, jak wsadzimy sobie to tutaj. Tak. Do tego oczywiście będzie jakieś ładne zejście. Tutaj też, tak, bardzo ładnie. Hop, hop. No i będziemy potrzebować jeszcze marblików. Też sobie wymienimy, żeby było. Wszystko musi być ładne. Tak, jako że Karimiri już powiedział, że mamy najładniejszą chałupę w tym sezonie, no to musimy pójść za ciosem i po prostu iść dalej w tą stronę, tak. Co tu dużo mówić. Dobra, przyszedł nam Brick. Ach, kurczę. A, tutaj jest. Jasne. To musimy sobie zaklepać. To sobie zaklepiemy, ok. No i jest teraz w miarę ładnie. Jeszcze, jako że tutaj będziemy potrzebować się dostać jednak do tego pieca, który jest brzydki, to prawda, ale niestety. Będziemy musieli sobie przywołać Carpentersy sztuk 3. Tyle nam wystarczy. Hop. Tam możemy sobie w sumie wyrzucić chwilowo. Tak. I teraz, żeby się nie pomylić, będzie nam potrzebne nie to. Będzie nam potrzebne to. Teraz to sobie ładnie ukryjemy i mamy dostęp do pieca. Dobrze. Teraz oczywiście będziemy potrzebować jeszcze takich rzeczy jak te arcane alembik. Tak, będziemy potrzebować 5 sztuk. Kiedyś to się zakładało takie fajne tutaj, żeby nie wyciekały. Nie wiem, co się z nimi stało. Obszukałem cały jak to się nazywa? Taumonomikon. Tak. Obszukałem internety i nie wiem, w tej wersji chyba to zostało usunięte. Nie wiem dlaczego, nie wiem z jakiego powodu. Chyba, że się mylę, to proszę mnie poprawić. Tak. Teraz czego do tego będziemy potrzebować? Żelaza. Sztuk 25. 5 wiader, 5 sztuk złota i 5 filtrów. Filtry mamy, ale tylko 4 sztuki, więc będziemy musieli sobie dorobić. A jest się tworzyło ze złota i z tego, czego tutaj nie mamy. Tak, dokładnie z tego się to tworzyło. Ok, zamawiamy sobie ironu sztuk 25, golda sztuk 5, ale będziemy potrzebować więcej, czyli 7. Do tego, czego żeśmy jeszcze potrzebowali, na pewno silver woodu. Silverwood. Weźmiemy sobie tylko jedno. Tak, i wiader, czyli to jest sztuk 5, czyli bakety na szczęście same nam się tworzą, więc możemy sobie po prostu zamówić. Teraz to nam wszystko przyleci, a reszty musimy się chyba coś pozbyć, bo coś za dużo mam tych wszystkich materiałów, tak? Tego się pozbędziemy, tego. To wrzucimy wszystko tutaj. Aha. No i co? Przyleciało nam? Przyleciało. O! Tutaj to mamy. W sumie jedno nam wystarczy.
Tu nam z kolei to przyleciało, super. Dobra, to możemy to już skończyć. Będziemy potrzebować tego, jeszcze dwie sztuki. I żeby nie skłamać, raz, dwa. Tak to będzie wyglądać. I teraz, czy na pewno to wygląda w ten sposób? Złoto. Iron. A, złoto. Jasne. Tutaj nam się skończyła woda, więc wymieniamy sobie różdżkę. Różdżka może być ta. To nam zostało. Dostaliśmy 5. Tyle, ile potrzebowaliśmy. Czegoś tu nie rozumiem. Okej, okay. Ale wszystko to, co chcieliśmy, mamy, więc 4. Więc to był, kurczę, błąd graficzny, ja pierdzielę. Dobra, bierzemy jeszcze jedną różdżkę, która nam tutaj została. Czy ta nam wystarczy? Wątpię. To wiaderko, to 5, tutaj jest 3, tutaj jest 1, tutaj jest 3. Będziemy musieli udać się po wodę, ja za chwilę w takim razie wracam. Okej, podładowałem sobie różdżki, jeszcze mi się udało przy okazji ubić 4 Enermany, wypadły mi dwie perły, także no udało mi się, poszczęściło mi się, jest super. Mamy tutaj nasze arcane alembiki. I teraz sobie ustawiamy je tutaj w rządeczku. Jeden na drugim. Hop. 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 Nie tutaj. Nie tutaj będziesz stał, mój drogi. Tutaj będziesz stał. Okej. Okay. I teraz to wszystko będziemy łączyć rurkami. Czyli tak. I to powinno nam się połączyć. Nie wiem, dlaczego tego nie robi. Może to od góry trzeba wyciągać. Zobaczymy, zobaczymy. Okej, to będziemy musieli usunąć w takim razie. I wyciągać się na górę. Szkoda, że sobie stąd te drzwi usunąłem. No. Ale tutaj już mam fajne i wygodne przejście. Okej. Więc tutaj sobie to położymy. Chodź tu. Utknąłem! Utknąłem, nie! A i z tym się łączy. Więc chwilę, dlaczego nie łączy się od dołu. Bardzo ciekawe. Jakiś bug? Czy to trzeba po prostu ustawiać już przy rurkach ustawionych? Hop, 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 hop. No i to by się zgadzało. Zakryjmy to, co mamy do zakrycia.
Hop, hop. I teraz tak, teraz powinniśmy sobie przywołać węgiel. Sporo węgla. Węgiel, węgiel, czyli koal. Coal. Weźmiemy sobie dwa staki nawet. I w sumie tak, zaczniemy od węgla, bo tam mamy dwa potężne... właśnie dwa potężne aspekty, czyli ogień, ignis i czyli potencja. Nie chciałem tutaj cię wkładać, przepraszam cię bardzo. Hop, hop. I co? Tutaj jeden, tutaj... No coś się dzieje. Teraz pytanie, gdzie mi powędrował ogień? Potencja, potencja... Okej, okay, to, że mamy potencję, jest spoko, ale teraz musimy sobie poukładać tak, jako że nie mamy tych słoików aż tak dużo, mamy ich tylko 50, żeby one były w jednym. Tak. W tym celu zrobimy sobie taką fajną rzecz. To jest w tym bodajże. Czyli takie karteczki do przylepiania, których będziemy potrzebować 10, 12, 13 kompletów w sumie. Albo zacznijmy od 12. Tak, 12 kompletów. Myślę, że spokojnie możemy tak to zorganizować. Więc papier to będzie 12. Request, 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 request. Ink też weźmiemy sobie 12 sztuk. I slime też 12 sztuk. I będzie spoko. Papier musimy nam się tylko wykraftować, chociaż tutaj mamy całkiem już sporo. A to nam się dopiero kraftuje. No, może być. Może być. I teraz to sobie układamy w taki sposób. Jeszcze musimy sobie wyciągnąć dwie kartki papieru. O! Jest! Mamy 48 i super. I to sobie układamy może na tym. No i spoko. I tego nam się robi już za dużo. O! Ale poszła para. Okej, okay, czyli tutaj też niech będzie. I Sydney's. Dlaczego ten Ignis nam nie wychodzi? Coś się takiego. Dobra, w takim razie myślę, że w tym odcinku to już będzie koniec tego odcinka. I koniec ogarniania. W przyszłym nie wiem, czy się zajmę dalej Towncraftem, czy się pobawię czymś innym. Mam nadzieję w każdym razie, że wam się podobało. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku Mistrzów Minecrafta i Magii oraz jakimiś pozostałych moich serii. Cześć!